Wczoraj Nowoczesna Wrocławska podjęła decyzję, że będziemy spotykać się tutaj codziennie i będziemy protestować w sposób cichy, symbolizować naszą obecność, aby posłowie PiS, którzy grzebią demokracji, widzieli ze swoich okien, że nie ma na to przyzwolenia. Jest to, mam świadomość, że cała opozycja się w tej chwili oczywiście dopiero organizuje. Mamy sytuację taką, że będzie planowany w dniu jutrzejszym o 12:00 protest pod pręgierzem całej opozycji. Będzie protest KOD-u pod Sądem Najwyższym w niedzielę, ale ta ustawa nie została przypadkowo zaproponowana teraz w samym środku wakacji i na sam koniec prac sejmowych. Rządzący liczą, że tak zwany okres ogórkowy spowoduje brak protestów, a my musimy chociażby nawet tymi symbolicznymi akcjami pokazać, że tak nie jest, że pamiętamy i że to jest nasza wspólna sprawa, o którą musimy walczyć. Pod biurami Prawa i Sprawiedliwości będziemy przez kolejne 3 dni, czyli zarówno dzisiaj, w sobotę i w niedzielę, będziemy stać i będzie to w formie protestu milczącego, cichego. Mamy tutaj po prostu być i ze swoją obecnością pokazywać to, że nie jesteśmy przeciw. Wymyśliliśmy białe koszule, ponieważ jutro o godzinie 12 pod pręgierzem we Wrocławiu odbędzie się demonstracja różnych organizacji. Będzie zarówno i Platforma Obywatelska, i Demokraci, i KOD. Będziemy wspólnie zjednoczeni protestować przeciwko temu i na symbol tego, że chcemy mieć jasną i czystą sytuację z Sądem Najwyższym, ubierzemy białe koszule.